O, cześć, słuchajcie. Cześć, słuchajcie. Dzisiaj ważny live odnośnie chudnięcia, czyli każda osoba, która jest na metodzie odchudzania braci rodzeń, musi obejrzeć ten live, bo tutaj Bo będą, inaczej. bo inaczej was, nie wiem, wymyślimy jakąś karę. Tylko chodzi o to, że tu będziemy mówić na temat trzech najważniejszych elementów, które po pierwsze blokują zdrowe odchudzanie albo powodują przybieranie na wadze. To są te trzy najważniejsze rzeczy. Witamy wszystkich po kolei, Mateuszu. Daj tu myszkę, żebym chwycił. Nie mam. Nie masz myszki? Nie. O ty. No to będę bez myszki sobie radził. No to witamy tak. Magdalenę. O, Magdalenę witamy. Oczywiście witamy też Joannę. Witamy Mariusza. Witamy oczywiście Annę Stasicką. Grażyna Witamy. Zygler będzie w sobotę na spotkaniu. Napisz, Grażyna, czy będziesz z nami na żywo, czy będziesz z Jo, nami. o, A, dziękuję. jest myszka. Jest. Myszka. Myszka, mylam. Napisz, czy będziesz z nami w sobotę, czy będziesz z nami online, tak jak pół świata. No to co, witamy Barbara, a witamy. Wiesz co, stwierdziłem, że dzisiaj będę Dzisiaj. witał, może większość live'a będę witał. No to Tak. Agnieszka, bo Jest. jestem ciekawy, skąd w ogóle jesteście i skąd piszecie. O, Dobra. Mazury. Super, ketokosiek tam O, widziałem. Co to czekaj. znaczy Czekaj, ketokosiek? czekaj, Małgorzata będzie z nami online. Wasiek, kto będzie z nami online? Ale będzie fajnie. Słuchajcie, dzisiaj rozmawialiśmy z chłopakami, z Konradem, który będzie streamował dla nas tą konferencję. Mam nadzieję, że to nie będzie pato stream, tylko taki Nie normalny. zapowiada się w każdym razie trzy fajnej jakości kamery są przygotowane, nagłośnienie, mikrofony, wszystko powinno zadziałać. Także witamy, oczywiście, cześć Kasia, ciao O, Maria, pewnie Edyta z Włoch Duszeńsko, piszesz. Polkowice, pozdrawiamy. Pozdrawiamy Edytę, pozdrawiamy Marię. Łukasz, coś tam sobie ty czytaj, bo ja będę witał dzisiaj Nie, no bo cały live. generalnie to też O, płynnie. Starszyłę witamy. O, Poznań witamy. W Poznaniu będziemy w lutym, bo będzie spotkanie w takim kameralnym gronie BR Team. Domówiliśmy tutaj z taką malutką salkę, no bo tak jak mówiliśmy, tych dużych spotkań nie będzie, ale małe będziemy takie prowadzić dla BR Team. Wobec tego tam kilkudziesięcioosobowa grupa członków Bertin, na pewno będziemy mogli się spotkać i wasze badania tam przejrzeć, zobaczyć, co tam się dzieje. Witamy To będzie w Monikę. lutym, nie? W lutym, tak. Dobrze. No to tak, Manchester. Ja Manchester. dzisiaj cały live witam, będę witał. Dzisiaj na tym, słuchajcie, jak na tym polega dzisiejszy live. Ja będę witał dzisiaj wszystkich. Ewentualnie spróbujcie Mateuszowi Katarzyna. przeszkodzić w Nie, tym, nie. na przykład zadając Witamy. jakieś O, pytania, bo ja Düsseldorf. myślę, że w którymś momencie to Agnieszka, witam witanie Agnieszkę. może doprowadzić do Łukasz, nie podniesienia przerywaj. kortyzolu, Nie czyli przerywaj, stresu. Łukasz. Ja tutaj witam się. Edyta, jest na razie 500 osób. Znając życie, będzie nas koło 2000. A O, TikTok. Anna będzie live w sobotę. No i Violetta. No zdziwiłbym się, gdyby naszej Violetty nie było tutaj. Naszej gwiazdy tutaj by nie było. Kto jest na grupie BR Team, no to wie, kim jest Violetta. Zresztą, o, Lidia jest, będzie online. Izabela O, będzie z mamą Izabela, online. fajnie, z mamą będziecie online. Kto jeszcze chce być online, a nie wie, że coś takiego w ogóle jest, że bracia rodzeń organizują konferencję, to w opisie macie szczegóły i zapraszamy, wskakujcie. Jeszcze można zakupić bilet na konferencję online. A co, zapraszamy. Magda jest na żywca, będzie. Tu będzie Magda na żywca. Magda, o, na żywca się zobaczymy, to fajnie, że się zobaczymy na żywca. Witam z Oslo. A jak tam Oslo? Monika, Oslo będzie online? Jacyś Polonia z Oslo będzie online? Daj znać, jak tam w ogóle? Czy wiecie, że coś takiego się dzieje? Przypominamy, słuchajcie, poczekaj, bo 29, czyli w sobota o 13 zaczynamy wielkie warsztaty. O zdrowiu. Już wiemy, że będzie 2000 osób, może jeszcze więcej. Do 24 dzisiaj jeszcze warto kupować bilety, bo jest wyjątkowa promocja. Dzisiaj już skakuje na tą ostateczną cenę 450, czyli sama strata będzie A później. ja zachęcając, dobry wieczór. Małgosia pisze, od pół roku jestem na keto, 18 kilo w dół, wszystko jest super, jednak zauważyłem, że muszę się cieplej ubierać. Jest mi zimno, czy to normalne? To może, czy to normalne, to ciężko odpowiedzieć na to pytanie, ale to się zmieni prawdopodobnie. To jest etap przejściowy, także nie przejmuj się. No jest, wiesz, jak to mówią, no taki mamy klimat, sorry, jest zima, to musi być zimno.
To zależy faktycznie od wielu czynników, niekoniecznie od tego, czy jesteś na keto, czy nie. To jest taka sytuacja bardzo częsta, że jak zmieniamy swój styl życia, to później mamy taką tendencję do przyklejania do tej zmiany, która jest ewidentną zmianą, no bo skoro ta zmiana powoduje same dobre rzeczy i cały czas o niej mówimy i myślimy, to bardzo często te rzeczy, które kompletnie nie są związane z tą zmianą, też są czasami do niej A przyklejane. ja witam Annę Fale-Dobkiewicz, idź będziesz online, cieszymy się. Tak, linka powinnaś dostać od razu po zakupieniu biletu na konferencję, powinien przyjść mail, sprawdź spam koniecznie, ale w związku z tym, że zdarza się tak, że nie znajdujecie tych maili, na pewno przypomnimy Wam jeszcze w piątek, czyli dzień przed konferencją oraz około 15 minut przed jeszcze dostaniecie oczywiście linka. Tak, cieszymy się bardzo. Krzysztof będzie w sobotę też, fajnie, Kraków nas wita. Kiedy będziemy w Krakowie Elżbieta pyta i w Krakowie byśmy bardzo chcieli być, ale będziemy śledzić te tak zwane sytuację epidemiologiczną i będziemy decydować. Na razie trudno nam organizować takie spotkania, dlatego stwierdziliśmy, że będzie to jedyne spotkanie takie duże, a co się wydarzy, to zobaczymy. No to dobrze, słuchajcie, to może przejdźmy płynnie O, poczekaj, a do. Monika tutaj z Przemętu zresztą jest w Sokolcu. A my gdzie? No byliśmy w Sokolcu. Słuchaj, jak jesteś w Sokolcu, to koniecznie Monika wpadaj tam na wyciąg. Dziękuję. Na wyciąg koniecznie wpadaj Można. i pozdrów pana Piotrka od braci rodzeń. Dostaniesz tam, wiesz, dodatkowe, nie będą ci dziurek tam wbijać w karnety tak często. Ale dobra, już spokojnie, już dobra, powitaliśmy wszystkich, Czekaj, jeszcze przejdźmy Ewy nie do, powitałem, prze, Magdalenę nie przejdźmy powitałem. do roboty, no bo nie może być tak, że cały czas my mamy tylko tutaj. Mariusza nie powitałem. O, Nowa Sól, witamy Nową Sól i pozdrawiamy też Leszno i Beatę z Leszna. A daj kawałek do góry. O, czekaj, czekaj, Łukasz. Robert, dziękuję, że jesteś. Robert, dzień dobry panowie, pozdrowienia z South Yorkshire. Robert, no ja teraz mogę zaczynać, także jak przywitałem się z Robertem z South Yorkshire. No to, ale fajnie, Joanna pisze, o super, czy jest szansa na dołączenie do BR Teamu? Bardzo mi zależy na spotkaniu w Poznaniu. A słuchajcie, właśnie, informacja taka, Joanna, mam nadzieję, że udostępniłaś tego live'a, bo właśnie dostałaś dostęp do BR Teamu. Dlaczego? Dlatego, że za udostępnienie tego live'a otrzymają osoby, dzisiaj 5 osób dojdzie do BR Teamu. Joanna Majchrzak, napisz na kontakt @braciarodzeń.pl i w tym BR Teamie jesteś i w Poznaniu w takim razie też, jak będziesz I będą miejsca, to tak. będziesz mogła być. I słuchajcie, a propos tych spotkań w BR Teamie, o właśnie, to jest dobry moment. Jeżeli, bo poszukujemy takie osoby, które mogą nam pomóc w zorganizowaniu miejsca. Ale wiecie, to miejsce na spotkanie BR Team to nie jest miejsce wymagające. To może być tak, jak we Wrocławiu był świetny klimat, I on tam dalej jest. dzięki tak jest, ale właśnie to spotkanie było fajnym klimatem, że spotkaliśmy się na sali gimnastycznej, posiedzieliśmy sobie. Po turecku, kto tam chciał, tak siedział i to było naprawdę świetne Świetnie. spotkanie. W Poznaniu też będzie kameralne spotkanie i jeżeli, nie wiem, macie ochotę się spotkać z nami, a macie, nie wiem, jakąś kawałek salki, kawałek gimnastycznej lub macie koleżankę lub kolegę, którzy chcą wynająć na potrzeby tego spotkania lub udostępnić tą salę do spotkań, z przyjemnością skorzystamy i tam po prostu przyjedziemy, spotkamy się z wami w takich kameralnych grupach, kilkunastoosobowych właśnie. Liverpool, a to fajnie, ja przełem tą myszkę i faktycznie witanie ludzi jest fajnych, bo jest Liverpool, No. bo jest Zielona Góra, bo jest UK, Bristol, no kurczę, ja mam wrażenie, że my tutaj powinniśmy mówić we wszystkich językach, po prostu Okej, wieża Babel. albo w międzynarodowym, czyli angielskim. Keto aktywnie pisze, że ubyło 25 kilo. Słuchajcie, właśnie dzisiaj wróciliśmy z naszego, bo zwykle, jak wiecie, w środę jesteśmy w swoim biurze i tam głównie Och, szumnie nazwane. Nagrywamy filmy. No i dzisiaj poszła naprawdę gruba seria, która wyśmiewa i rozbiera, tak naprawdę rozwala merytorycznie te doniesienia medialne o tym, że keto jest najgorszą dietą na No to ja świecie. mam pytanie, bo pewnie gdzieś tam się obijają o uszy u was te rankingi, że dieta keto po raz czwarty rok z rzędu jest ogłaszana jedną z najgorszych diet
Na świecie. Dobra, i przerwa. I teraz napiszcie w komentarzu, kto w to wierzy, albo kto... No właśnie, kto dał się nabrać, kto ma jeszcze wątpliwości i czy bije wam szybciej serce tak negatywnie, jak słyszycie o takich rankingach. Co myślicie na ten temat? Dajcie znać, koniecznie napiszcie, czy... Że nie wiem, że manipulacja napiszcie, albo... Śmierć rankingom. Śmierć rankingom, śmierć węglowodanom, cokolwiek. Napiszcie, żebyśmy wiedzieli, czy generalnie jedziemy na tym samym wózku, czy mamy wam wykładać, dlaczego styl życia niskowęglowodanowy jest na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o zdrowy rozsądek, logikę, zdrowie, utrzymanie, spadek masy ciała, wycofywanie chorób metabolicznych. Daj tą myszkę, bo tutaj źle nią obsługujesz. Mariusz jest tutaj z nami po raz pierwszy, ogląda nas od listopada. Pozdrawiamy Mariusza. Dobra, pozdrawiamy Maurycego. No facetów to muszę powybierać, bo tutaj same kobitki i jest rzeczywiście głośno od kobitek, a trzeba tutaj panów poszukać. Nie to, żebym jakoś miał z tym problem, że tu są kobitki w większej ilości, ale co? Basia, witamy serdecznie. No mów Łukasz, bo ja będę witał do końca, przecież tak powiedziałem. Bolesławiec. No witaj, tylko że zaraz trzeba przejść do tego głównego tematu, który sobie założyliśmy. Dobra. Czekaj. O, proszę bardzo. Łódź, dzień dobry. Jaka fajna nazwa. Dobra, no to co? Lecimy. Jest Ania Pacholak. Ania Pacholak, Poznań, dowiesz się. Mamy już chyba terminy zarezerwowane, ale tak, ale nie wiemy. Dobra. To mów. No to okej, no zacznijmy od tego, co zaznaczyłeś. Byłam u lekarza i pani doktor na informację o tym, że schudłam z wami 30 kilo, a nie dietetykiem, skwitowała. No to jak przecież trzeba jeść 5 razy dziennie. No ten internet to jest pełen magików. Także wielcy... Dzięki magicy. Ale zobaczcie w jakich pięknych światach żyjemy. Jeżeli jesz zgodnie z fizjologią, czyli jesz wtedy, kiedy jesteś głodna. Nie odczuwasz głodu, stosując styl niskowęglowodanowy. Jesz prawdziwe, nieprzetworzone jedzenie, nie omijając mięsa, które nie zabija, nie zwiększa ryzyka śmierci. To trafiasz do profesjonalisty, no wiemy, znaczy ja nie, to nie jest zarzut dla tego lekarza, bo sami byliśmy w tym matricie i nagle jak coś komuś pomogło i schudłaś, stosując zalecenia, które nie są mainstreamem, ale są totalnie zgodne z nauką. Tam to by nie działa, nie zadziałało. Totalne zgodne z nauką i z fizjologią, no to stosujesz magiczne zalecenia. Słuchajcie, poplątanie z pomieszaniem to jest Matrix, w którym żyjemy, ale cieszymy się, że większość z was, która tu jest, wie, że to Matrix i wyszła z tego Matrixa. Bądź też dzięki nam, bądź też dzięki innym magikom, którzy działają tak samo jak my niezależnie, bo dzięki temu, że są te internety, można działać niezależnie i analizować, a nie brać jak te święte krowy, wszystko to ci mówią jako prawdę, bo to nie jest prawda. I teraz zaraz tym komentarzem już przechodzimy do merytoryki. FFGLA. Ja niestety nie schudłam, bolą mnie różne miejsca w jamie brzusznej, coś ewidentnie źle robię, no chyba się odwodniłam. I to jest, tu zatrzymamy się zaraz na tym, ale jeszcze jedna nagroda za udostępnienie. Magdalena Buczak dostaje dostęp do BR Team. Napisz na kontakt @braciarodzeń.pl. Prawdopodobnie nasze asystentki w pocie czoła już w tym momencie was będą do tego grona akceptować na bieżąco. I teraz wracając do komentarza tutaj wyżej. Słuchajcie, oczywiście większość z was, zwłaszcza osoby, które były od początku, śledzą nas, naszą długość brud, naszą ilość włosów, naszą aparycję, rozgadanie i tak dalej. Ilość siwych włosów. Przyznajcie, że rozwijamy się w tym lepszym kierunku. No kiedyś, no ja dzisiaj nawet jak oglądałem filmiki sprzed 2 lat z lipca, to mówię, kurczę, dobra, spoko, może byłem 2 lata młodszy, ale to tak jakieś dziwnie wyglądaliśmy wtedy. No ale okej, no człowiek się rozwija, te filmiki też były jakościowo może nie takie fajne, ale trafialiśmy do ludzi, trafialiśmy do was, zwłaszcza Polkowice, tam można powiedzieć, wybiliśmy się w Polkowicach, gdzie pracowaliśmy oboje. I teraz wiele osób, które jest z nami i na początku przecież powtarzaliśmy jak z uporem maniaka, że ten styl to jest cierpliwość, że ten styl to jest długoterminowa perspektywa, że ten styl to jest popełnianie błędów, że to nie jest... Weszliśmy. Zaraz wejdziemy. Czy mogę prosić asystentkę o podanie telefonu? Zaraz wejdziemy na TikToka. I teraz no, wybraliśmy takie bon ton, można powiedzieć,
taką, bardzo dziękuję. Wybraliśmy takie najważniejsze trzy punkty, które powodują, że staje się tak, jak na przykład tutaj w komentarzu, że z jakiegoś powodu nie chudnę. No to dobra, i teraz przejdźmy do pierwszego punktu. Pierwszy punkt, który powoduje, że nie chudniesz, to są węglowodany. Mateusz, rozwiń na chwilę ten punkt, pod jakim kątem te węglowodany my tutaj mamy na myśli. Tak, tak. Czy nie chcesz gadać? Zaczytałem się w komentarze. Słuchajcie, już tylko wchodzimy na live'a na TikToku. Tak, no generalnie rzecz biorąc, rzeczywiście słowo węglowodany, no to wiecie, że będzie i przejawia się i będzie się przejawiać u nas zawsze na kanałach i na tych kanałach edukacji, no dlatego, że ewidentnie jest to główna przyczyna, dla której nie chudniecie. A dlaczego? No dlatego, że wybitnie duży wpływ węglowodanów jest na insulinę. A odkąd naukowcy w tych swoich niezależnych laboratoriach pracują i badają tak zwaną hipotezę insulinową, to już wiemy, że za większość chorób, na które chorujemy, tak zwanych chorób metabolicznych, odpowiedzialna jest insulina. Wobec tego, żeby schudnąć, trzeba obniżać te węglowodany. Dlatego my mówimy tak z uporem maniaka o tych węglowodanach, dlatego że one mają wybitny wpływ na insulinę. Czyli nie same węglowodany są problemem w sobie, tylko ilość tych węglowodanów spożywana. Jasne, że tak, ale to przecież diabeł tkwi, jak to się mówi? Diabeł. Diabeł tkwi w szczegółach. Mieszka u prawy. Czy ubiera się u prawy? Bardzo, bardzo ładnie powiedziane. Diabeł, szkopuł tkwi w szczegółach. I tu chodzi o ilość. W związku z tym, że jako ludzie, jako społeczeństwo zdecydowanie mniej węglowodanów jedliśmy jeszcze 40-50 lat temu, większość z nas była zdrowa, chorób metabolicznych człowiek prawie nie zaznał. No i ewidentnie, kiedy ta ilość, zwłaszcza tych przetworzonych węglowodanów, a otwieram nawias i mówię, co to są przetworzone węglowodany, oprócz to, że... Jezu, nie mów. Oprócz tego, że to są słodycze, o których każdy głupi wie, oprócz tego, że to są różnego rodzaju batoniki, frykasy, przekąseczki, no to też węglowodany, które są niezdrowymi węglowodanami, tutaj niektórzy mogą otworzyć szeroko oczy albo i usta, to są soki owocowe, bez względu na to, czy są z pierwszego tłoczenia, czy są z drugiego tłoczenia, czy to babcia Helcia, czy babcia Krysia zerwała jabłka, ubiła to, ugniotła nogami i wtedy przez pieluchę tetrową przepuściła, to dalej jest sok owocowy, który nie jest zdrowy. Oczywiście tak mówimy o jakości, nic się nie stanie, jakby pijesz szklankę takiego soku raz na miesiąc albo dwa razy w miesiącu, ale kultura jest inna, zmieniły się czasy, takie soki są w nam wciskane jako zdrowe i życie i źródło witamin i kończymy w ten sposób, że już dzieci, kiedy wprowadza się im nowe pokarmy, każe się faszerować różnymi rodzaju gerberkami, soczkami wyciskanymi i budzisz się z ręką w nocniku, kiedy twoje kilkunastoletnie dziecko jest otyłe, chore metabolicznie, a ty tak naprawdę nie masz prawa wiedzieć dlaczego, bo karmisz dziecko zdrowym jedzonkiem. Pamiętam taką historię, jak odwiedziłem swojego dobrego kolegę i oznajmił mi, że słuchaj, właśnie zaczynam dbać o swoją rodzinę, o zdrowie swojej rodziny, dzisiaj jest ten dzień. I no, pytam się na to, w jaki sposób zamierzasz to zrobić. On mówi, no to nakupowałem teraz soków tych 100% w sklepie i będę dawał dziecku i żonie, no żona pewnie sobie sama weźmie, bo ten sok codziennie przynajmniej 2-3 razy, tak jak mówią w tej piramidzie żywienia, na którą się powoływał. No i na moje wyargumentowanie wszystkiego właśnie, że picie regularnie soków właśnie tych 100% ze sklepu, regularne spożywanie węglowodanów i tak dalej zwiększa ryzyko cukrzycy drugiego typu u kobiet i badania mu pokazałem. Pokazałem na to, że soki owocowe, czyli ta fruktoza w czystej postaci powoduje stłuszczenie wątroby u dzieci, że już nie mówię o tych rzekomych napojach owocowych czy z dodatkiem soków, czyli po prostu z ewidentnym dodatkiem cukru, no to powoduje stłuszczenie wątroby u dzieci. Czyli generalnie fruktoza. Fruktoza jest tą cząsteczką problematyczną, która w dużej ilości, zwłaszcza bez błonnika, jeżeli nie jest opakowana w owoc, no to ona powoduje naprawdę potężne
potężną tragedię w twoim organizmie. I teraz oczywiście, że tak, ja zawsze uśmiecham się, jeżeli to mówię, bo jest sporo osób tam, które i sporo osób, tu pozdrawiamy TikTok, dawajcie nam tam polubienia, za udostępnienia zaraz USRMY79, pisz na kontakt @braciarodzeń.pl za udostępnienie, masz dostęp do Bertimu. I teraz ja się śmieję, bo tam jest duża grupa osób, uwielbiamy was, którzy mówią, popieprzyło ich, tak, no jeszcze soki owocowe, te zdrowe jeszcze mamy nie pić, bo generalnie jeszcze ciekawe co, może oddychać nie możemy. I teraz ja się zawsze cieszę, bo te osoby są naszymi najzatrwalszymi fanami, jak już dojdą do tego, że te najbardziej uzależniające rzeczy są od lat przekazywane jako to ta prawda objawiona, a to jest po prostu, bo jak to jest niesamowite, bo jak już za sokami już jest otwarta przestrzeń prawdy, bo jak już zdasz sobie sprawę, że te właśnie cudowne soczki, które są właśnie tam przez te panie domu wyciskane w tych sokowirówkach i później przelewane do tych pudełków, one są niezdrowe, to już jakby ty wszystko zrozumiesz, ty już zrozumiesz, w jakim ty świecie żyjesz, ty już zrozumiesz, na czym polega płatki owsiane, na czym polegają te kompleksy, tak, no i te inne bzdety. Chciałem powiedzieć, witamy w Matrixie. Kto z was był na części czwartej Matrixu? Generalnie chodzi o to, żeby z tego Matrixu wyleść, z tego żywieniowego Matrixu, z tego Matrixu, w którym wciska nam się kity. A ja chciałem pozdrowić Monika, która pozdrawia z Kanty Galway. I Monika, jeżeli zapraszamy Cię do BR Team, napisz Monika, a w Galway planuje być z rodzinką na te wakacje, także może się zobaczymy, słuchajcie, tam ze wszystkimi, którzy nas obserwują w Galway, będzie bardzo miło się spotkać. Myślę, że w jakimś pubie przy Guinnessie zgromadzimy się i powspominamy czasy, kiedy my byliśmy w Galway i pracowaliśmy tam w wesołym miasteczku u pana Perksa, przy samym oceanie, niesamowite czasy, tak, gdzie zasuwaliśmy, ale cieszyliśmy się, że zarabialiśmy byle jakie pieniądze, ale takie pieniądze, które udało nam się odłożyć na to, żeby życia poznać. No, życia poznać. Oczywiście, a Beata Mikulska, wskakuj do BR Team, napisz na kontakt @braciarodzeń.pl. Jeżeli za udostępnienie, pamiętajcie, za darmo w życiu nic nie ma, chociaż niewiele rzeczy my robimy za darmo. Mój lekarz rodzinny nie chce nawet słuchać o keto, mówi, że muszę do końca życia brać tabletkę na trójglicerydy, że tu żadna dieta mi nie pomoże. Usłyszałem, że w moim wieku jest to ryzyko. Basia, no dobrze, dziękujemy Ci za tą opinię, no ale też musisz jasno poczytać sobie na temat trójglicerydów. No najbardziej... Z uśmieszkami tutaj Basia pisze. Okej, dobra, bo myślałem, tak, że Basia wie, że to jest żart. Najbardziej udowodnionym lekarza i najskuteczniejszym stylem, lekiem na obniżanie trójglicerydów jest tlenisko węglowodanowy. Będzie post chyba w sobotę za tydzień będzie challenge, nie, w tą sobotę, który was poprowadzi, co macie zrobić, żeby obniżyć trójglicerydy, i można powiedzieć, satysfakcja gwarantowana, bo trzeba przez miesiąc zrobić pewne rzeczy i zobaczycie, że będzie naprawdę pięknie. Tak, no a tabletku, no umówmy się, nie ma skutecznej tabletku na obniżenie trójglicerydów i cholesterolu, nie ma takiej tabletku, która przedłużyłaby wam życie tak, jakbyście chcieli, i zdecydowanie nie ma takiej tabletku, która by zmniejszyła ryzyko tak, jak ten styl, który promujemy. Koniec, kropka, nie ma w ogóle tematu. No to w takim razie tutaj znów, żeby była fajna kontra, lekarz mój rodzinny, Asi, powiedział, że dieta keto jest okej. Fajnie, widzicie, jakby są też pewne przebudzenia, są też pewne sytuacje, kiedy tak jest. Oczywiście, słuchajcie, to już jest jak zwykle przypomnienie. W zależności teraz są różne definicje diety keto. No, ktoś wam powie, że dieta keto to jest kupowanie keto przekąsek, keto chipsów, keto pizzy i keto lodów, picie keto herbaty, keto soku i keto innych bzdur, no to jest keto pomyłka. I oczywiście jest też pewna grupa osób, która to promuje, ale no nie, chyba nie mylicie tego z normalnym keto, to jest brudne, ohydne, niezdrowe, nawet ja bym tego nie nazywał keto. I teraz normalne keto braci rodzeń jest skonstruowane na bazie trzech prostych myków. No po pierwsze te węglowodany, które trzeba ograniczyć do poniżej 20 gram na dobę, aczkolwiek słuchajcie, no my zaczynaliśmy od ograniczania do 50,
i to fajnie współgrało z zdrowym niejedzeniem 16 na 8 i z aktywnością fizyczną, to też wystarczało w zdrowym metabolicznie już później organizmie indukować ciała ketonowe bez żadnego problemu. A ja będę dalej pozdrawiał, bo tak, mam przyjemność pozdrowić EB Kubisty, zapraszam na wyspę Man z Irlandii niedaleko, a czemu nie, z przyjemnością. Witamy, a Marta w Irlandii, ale gdzieś tam Teresa pisze, chłopaki pozdrówcie UK. No to pozdrawiamy wszystkich pozdrawiamy. W UK bardzo serdecznie. Tutaj krówki od Sylwii Kupiec. I to jest to. Pamiętajcie, drugi punkt zdrowego keto to jest białko. No nie uciekniemy od tego, że jesteśmy zbudowani z białka. Oczywiście woda tak, bakterie tak, ale białko jest głównym takim budulcem. I teraz pamiętajcie, że generalnie nie ma w tobie rezerwuaru białka, więc musimy to białko dostarczać regularnie w dobrej postaci, najlepiej jak to jest białko zwierzęce, do organizmu. Wśród tych aminokwasów, czyli tych cząsteczek budulcowych białka, są też te, które są niezbędne, które musisz dostarczyć z zewnątrz. Jest ich 9, jestem prawie pewny, że to jest 9 tych aminokwasów zewnętrznych, no i one są niezbędne do szczęśliwego życia, bo chociażby jeden tryptofan no jest niezbędny do tworzenia serotoniny. No bez niego nie stworzysz serotoniny, czyli hormonu szczęścia, plus jeszcze później musisz w jelitach mieć odpowiednie kultury bakterii, które przerobią je w połączeniu z witaminą B, w połączeniu z magnezem, w połączeniu z witaminą B i innymi elementami, w cząsteczkę, która powoduje, że jesteś szczęśliwa. Nie bierze się tego z tabletki. A ja chciałem teraz zacytować Doris Lekarz. Co się stało, że pani tak schudła i cukier jest 90? Odstawiłam węglowodany, bo podnoszą insulinę. Lekarz, ja panią tu zatrudnię i będzie pani mówić pacjentom z cukrzycą, jak się odżywiać. Fajnie. O to chodzi, no bo słuchajcie, lekarze nie mają czasu, no jesteśmy w butach, na szczęście. A ja przepraszam, ty dziękujemy, no bo dziękujemy za wykupienie warsztatów, też nie ukrywamy. Słuchajcie, wszystkie, każdy wasz gest w postaci zakupionych warsztatów no wspiera naszą działalność. No nie ukrywamy, że to są finanse, dzięki którym kręcimy, rozkręcamy się, dzięki którym inwestujemy w nowy sprzęt, w nowe pomysły, także dzięki każdy taki zakup potraktujcie, jeżeli jeszcze nie macie, jako cegiełkę wspierającą braci rodzin. Jeżeli macie ochotę, jeżeli nie macie, to po prostu dajcie spokój, nie kupujcie, ale zachęcamy, bo dlaczego nie, skoro będzie tam wiedza, którą warto pogłębić. No bardzo zachęcamy i już niedługo, kilka dni zostało dosłownie do warsztatów, a będą naprawdę fajne warsztaty. Będzie Aleks Barszczewski. No my będziemy przede wszystkim. No tak, no to chyba wiadomo przecież, ale będzie też gość Aleks Barszczewski, który powie nam, a to jest gość, który zna się na relacjach i mówieniu o tym i rozwiązywaniu takich trudnych relacji. Także powie wam i powie nam, jak sobie radzić z trudnymi relacjami. Zapraszamy, link umieszczam, jeżeli macie ochotę, to zapraszamy, klikajcie w link lub w opis tego live'a i tego filmu, tam zobaczycie szczegóły, zapraszamy serdecznie. Katarzyna Celińska za udostępnienie filmu na TikToku, napisz na bracia kontakt, na kontakt @braciarodzeń.pl, jak chcesz, to zapraszamy cię do BR Teamu. Faktycznie, przejdźmy do drugiej części, która elementu, który powoduje no, zblokowanie tego zdrowego chudnięcia, mianowicie takie cholernie ważne hasło, które się nazywa relacje. I tutaj powiem tylko jedno, można pięknie żyć i tak naprawdę powinno się pięknie żyć i teraz no, jak to zrobić, żeby pięknie żyć i co to znaczy te relacje jako element blokowania zdrowego spadku masy ciała. Do mnie mówisz? No. To ja się zapatrzyłem, także mów. No dobra, to okej. Okay. Dobra, to Mateusz, weź zostaw te komentarze, nie baw się tymi komentarzami, już no, uspokój się, ja wiem, że ta myszka jest fajna. Znajdź jakiś komentarz, który napiszcie, co dla was znaczą relacje w odchudzaniu, czy ci, którzy już wiedzą, o czym mówimy, jak ważne są te relacje, bo no, nasi pacjenci wiedzą, moi pacjenci wyjątkowo, bo jeszcze za czasów, kiedy no, przepracowywałem się ja sam, to wiem, że znaczy, no, większość moich pacjentów to oczywiście nie ma związku, że ja się przepracowałem i większość pacjentów lądowało w gabinecie psychologicznym, ale zauważyłem, i podtrzymuje to, że 98% osób z insulinoporność,
odpornością, z hiperinsulinemią i z chorobami metabolicznymi, to są osoby, które, u których problemem są właśnie relacje. I teraz my te relacje dzielimy sobie na trzy takie główne źródła wpływu, prawda? Jakby praca to jest to pierwsze miejsce, gdzie można się natknąć na totalnie toksyczne tak. relacje. I tu na końcu może powiemy, jak sobie z tym radzić, no bo ale praca to jest coś naprawdę. Tak, i może tu się zatrzymajmy, bo słuchajcie, rzeczywiście to jest coś, co będziemy powtarzać, bo nadal, mimo że czasy się zmieniły, i to bardzo się zmieniły. No, trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o rynek pracy i sposób znajdowania pracy i sposób traktowania pracy się zmienił totalnie, no bo inaczej było jeszcze 10 lat temu, kiedy tą pracę, wiecie, było takie podejście, pielęgnujmy, szanujmy pracę, bo są trudne czasy, szanuj swojego szefa, nie zmieniaj za często pracy, bo to świadczy na twoją niekorzyść. No i czasy zmieniły się na czasy zupełnie inne. Wręcz czytałem statystyki, że to dzisiejsze pokolenie będzie zmieniało pracę nawet 17 razy. No my już, nasze pokolenie tych 40-latków, ale zabrzmiało, nie? No. Czyli tej młodzieży takiej, już zaczyna zupełnie inaczej traktować to, co wbijano nam do głowy, bo nam też przecież wbijano, my też wyrastaliśmy w tym klimacie, że trzeba pracę szanować, nie zmieniać za często pracy, bo źle o tobie świadczy. I teraz często spotykamy się z takimi przypadkami, że no jest pacjent chory metabolicznie, jest pacjent, który jest otyły i teraz całkiem nieźle sobie radzi ze stosowaniem stylu życia, który promujemy. Ogranicza węglowodany, dba o białko, nie boi się tłuszczu, nawet ćwiczy oporowo, ale efekty gdzieś tam nie są takie zadowalające, jakie by sobie oczekiwał. No i teraz gdy pogłębiasz ten wywiad, to dowiadujesz się, co się dzieje w pracy. No w pracy, w której jest już 10 lat albo ponad 10 lat, że szef to, że szef tamto, że znajomi w pracy, że jest to jedna wielka toksyna, która sprawia, że twoje życie jest jednym wielkim kortyzolem. I teraz, wiecie, zrozumieć można byłoby to 10, kilkanaście lat temu, kiedy rzeczywiście różnie było na rynku pracy, może bardziej te 15, 20 lat temu, ale teraz, kiedy tak naprawdę pracę można znaleźć bardzo łatwo, to jest tylko kwestia decyzji, ale to i nie tylko, tylko aż kwestia decyzji, bo ja rozumiem z jednej strony strach. Często pytam takich pacjentów, a to dlaczego nie spróbuje pan, pani zmienić pracy? Przecież nie trzeba tego zrobić z dnia na dzień, nie trzeba podejść do szefa, powiedzieć mu jesteś głupi, obrócić się i potem można, mieć problem. Można. Dobra, ale jest to trudne i jest to proszenie się o kolejne problemy, ale w tych czasach, kiedy pracę można zmienić na tak zwaną zakładkę, kiedy można spokojnie rozglądać się i szukać pewnych propozycji, tylko że już zauważam, że rozpoczynanie szukania nowej pracy wzbudza tak duży stres i niepokój wśród osób szukających, są tak bardzo przyzwyczajeni do tej patologii, mimo że ta patologia i praca wykańcza ich i sprawia, że są chorzy metabolicznie, i co przekłada się na relacje w domu, w relacje w rodzinie, wśród dzieci, no bo jak jesteś wkurzony po pracy, to musisz często się gdzieś wyładować. I teraz mimo wszystko, ja to rozumiem, trzeba przełamać ten strach i ten stres przed podjęciem trudnej decyzji. Ale pamiętam, pisze, te decyzje muszą być podjęte dla dobra całego ogółu rodziny, zdrowia i ciebie. Pomyśl nad taką decyzją u ciebie, najtrudniejszą, którą podjąłeś, mimo tego, że ktoś z boku by ci powiedział, chłopie, uspokój się, zostań, ale tak jak mi pisze Magdalena Sosnowska, wszystkie relacje toksyczne trzeba wyeliminować jak najbardziej. Uważam, że jeszcze nie, chociaż nie, to już trochę dyplomacja w mojej stronie. Uważam, że trzeba eliminować, nawet nie trzeba dawać szansy. To jest dobra. Moje życie, niektórzy chcą dawać szansę, później żałują, że szansę dali. No to eliminacja. No to powiemy wam teraz powiemy wam o konkretnych przykładach, żeby nie było, że jesteśmy od gadania, tylko jesteśmy od robienia. No to tak, moja historia, jeżeli chodzi o podejmowanie trudnych decyzji, jest moim zdaniem ciekawa. Słuchajcie, kiedy urodziło mi się pierwsze dziecko, już zacząłem powoli mój organizm, mój mózg zaczął przekierowywać myśli na to dziecko. No dziecko, które było zrobione świadomie, bo są dzieci, które są zrobione nieświadomie i oddane jakby mamie, babci, w sensie pociągu, babci do wychowania.
dzieci, które chcesz mieć i jest to ten moment, kiedy świadomie decydujesz się na dziecko i chcesz spędzać z dzieckiem czas, no jest ewidentnie chwilą i momentem do zmian w życiu. I teraz ja stanąłem przed, z żoną stanęliśmy przed prostym wyborem. Albo zostawiamy to nasze życie i tak zwane kariery, które prowadziliśmy. Ja byłem wtedy wielkim dyrektorem szpitala, praca pochłaniała mi dużo czasu. Żona też robiła tak zwaną karierę w korporacji w banku szwajcarskim. I teraz mieliśmy do wyboru tak, albo zostawiamy to, co nam daje pieniądze, jakąś tam, wiecie, teoretycznie satysfakcję, bo teraz już wiemy, że to była jakaś taka dziwnie, to była taka dziwnie, wiecie, rozdmuchana pozycja społeczna i klepali cię, o, panie dyrektorze, o, witam, bo naprawdę pracuje pani w tym banku szwajcarskim? Więcej. Super, jesteście super. No ale teraz tak, nie da się jednocześnie utrzymać super rodziny, mając dwójkę, bo drugie dziecko się urodziło, dwójkę małych dzieci i dalej robić tą tak zwaną wielką karierę, a odbierać dzieci z przedszkola albo ze żłobka o godzinie 17 chyba. I o godzinie 17 albo babcia odbiera o 14, potem bierze do siebie i wychowuje ktoś za ciebie dzieci. I później się ktoś wkurza na tą babcię, że ma czelność mówić jak tak. I teraz nie mówcie mi, że nie ma opcji do zrobienia. Większość argumentów jest właśnie takich ze strachu. No dobrze, no ale praca, pieniądze, no to mówię wam. Mieliśmy super pracę, super pieniądze i teraz wystarczyło podjąć decyzję. Decyzja była prosta. Zmieniamy pracę na pracę, która nie zajmuje nam tak dużo czasu, ale wymagało to, uwaga, spakowania się, wyprowadzenia z dwójką małych dzieci najpierw do jednego miasta, gdzie znaleźliśmy jedną pracę. Potem, w którym nie miałeś nikogo tak naprawdę. Nie miałem nikogo. W wynajętym mieszkaniu. Potem trzeba było za pół roku, bo tam nie chcieliśmy układać sobie życia, spakować znowu dwójkę małych dzieci, przeprowadzić się do kolejnego miasta, znowu poszukać pracy. Z dala od babci? Znowu, tak. Znowu podjąć trudne decyzje i jakoś sobie samym poogarniać te czasami trudne momenty, ale w końcu po trzech latach tułaczki i trudnych decyzji z dwójką małych dzieci, powtarzam, bo ktoś zaraz powie, ale wy lekarze, pracy macie mnóstwo. Dobra, no to pracy jest mnóstwo, no to podejmij taką decyzję, mając dwójkę małych dzieci, kiedy tak, wszyscy ci mówią, nie zmieniajcie miejsca zamieszkania, przecież tu wam będzie dobrze, duże miasto to jest przecież miasto możliwości. Na TikToku, dlaczego jesteście tacy chudzi? Bo nie jemy. Nixon. Zarobisty jesteś. To była strasznie, ja przecież pamiętam Cię w tamtym okresie, no to ktoś na Twoim miejscu by powiedział, no daj spokój, co Ty robisz, przecież masz tutaj wszystko pod noskiem, ale sam wiesz, ja mam to samo, że jak jakiś wewnętrzny głos mówi, że nie jestem szczęśliwy, to muszę zrobić wszystko, żeby to szczęście znaleźć. I to było szukanie Twojej oazy, którą znalazłeś tutaj i znaleźliśmy ją razem, bo ja... tutaj też, gdzie ty się osiadłeś z rodziną, czyli wioska i tak dalej, znalazłem też swoje miejsce w życiu i to jest, nie uciekniemy przed wewnętrznym głosem, który ci mówi, że uciekaj z miejsca, w którym jesteś, uciekaj z relacji, w której jesteś, uciekaj od tej czy tamtej osoby, z którą rzekomo tworzysz jakąkolwiek przyjaźń. No to jest to, co wy piszecie, Wiesława pisze, odrzuciłam toksycznych ludzi od siebie, staram się pozytywnie myśleć, a w obliczu problemów sama się motywuję do działania i też temu służy ta grupa. Grupa, która oprócz zdrowego chudnięcia, zdrowia metabolicznego, dba też o to, żebyśmy nawzajem nie wpierniczyli się w chore, toksyczne relacje, bo długoterminowo to jest jedna wielka przegrana. No to przeszliśmy płynnie w takim razie do tych relacji. Teraz zadajmy sobie, napiszcie, z czym wam się te negatywne i toksyczne relacje kojarzą, z jakim hormonem w takim razie. Na TikToku pytają, jakiego szamponu używamy. Łukasz, jakiego szamponu używasz? No do włosów. Co jakiego? Normalnego. No. A co? Ja nie używam. Coś nie tak? Ja nie używam szamponu. Psu podbierasz. Normalnego takiego do włosów, słuchajcie. Ale nie rekomendujemy konkretnej nazwy, bo jeszcze będziecie odgapiać tam na TikToku, TikTokerzy. No i teraz Monika na przykład pisze, zrezygnowałam z pracy na Uniwersytecie Łódzkim i z obrony z zrecenzowanego pozytywnie doktoratu, bo córka zaczęła się mylić i mówić do mnie babcia. Uratowałam relację z córką. No przecież pierwsza klasa, ma Monika. Mi ciarki aż przechodzą po plecach. Monika, to są te decyzje i oczywiście łatwiej byłoby zostać w tamtej relacji, bo przecież łatwiej jest, kiedy
robisz tak zwaną karierę, a ktoś za ciebie załatwia, no to trudne sprawy, bo przecież wychowanie dziecka, sorry, ktoś jak mówi, że praca jest trudniejsza od wychowania dziecka, to znaczy, że nie bierze udziału w wychowaniu dziecka. Wychowanie dziecka jest zdecydowanie tak. trudniejsze od jakiejkolwiek sobie wymyślisz pracy. Poza tym to jest trudniejsze, ale przyjemniejsze, bo przecież w pracy robisz dla kogoś, a tu robisz dla siebie. Ty jakby to kształtujesz prawda. Umysł tego ale swojego dziecka. Mariuszu, napisz kontakt @braciarodzeń.pl, dostajesz wstęp za udostępnienie wstęp do Bertin. Trzy elementy, o których się chudnie albo tyje. Stres to jedno, mówiliśmy o węglowodanach, a na końcu powiemy o trzecim, ale to jeszcze nie ten moment, bo ja osobiście uważam, takie jest moje doświadczenie kliniczne, że drugi punkt, czyli toksyczne relacje, jest najważniejszym punktem albo zwrotnym, albo przyczyną długoterminowej porażki. Bo nawet jeżeli wejdziesz w najzdrowszy styl życia braci rodzeń, w metodę odchudzania braci rodzeń, ale masz pasażerów na gapę, którzy cię będą ciągnąć do siebie na dół, bo nie pozwolą ci się rozwinąć, nie pozwolą ci urosnąć, bo wtedy, no przecież ci słabi ludzie wyczują, że to będzie się wiązało z ich koniecznością zmiany, z ich koniecznością pracy, z koniecznością nauki się, nauczania się od nowa świata, z tego, że będzie trzeba może poświęcić najbliższe 5 lat i zamiast jeździć na urlopy 2 razy w roku, to będzie trzeba znaleźć swoją pasję i nad tą pasją pracować. Może będzie trzeba zaoszczędzić pieniądze, żeby poczuć stabilizację, może będzie trzeba sprzedać ileś tam niepotrzebnych rzeczy i zamienić samochód. Potem za te 15 lat, bo trzeba myśleć długoterminowo, nie obudzisz się z ręką w nocniku, kiedy przyjdzie taki moment i sobie mówisz, ale bym odpoczęła, ale muszę iść do pracy, a tak naprawdę przez ostatnie 20 lat bez odpowiedzialności za swoje życie, hulaj dusza, piekła nie ma i tak jak za jedzenie, tak jak za odkładanie, tak jak za inwestycje, słuchajcie, to te czasy, kiedy państwo tobie coś dało, no może jeszcze rzeczywiście wtedy to było w porządku, że tej pracy kurczowo się trzymałaś, bo nie było innej w mózgu klapki i jakoś ci niektórzy ludzie dobrze wyszli na tych od państwa emeryturkach, ale w tych czasach, kiedy nadal myślisz, że ktoś tobie coś da i zakrzykujesz rzeczywistość i to nie ma takiej możliwości. Im szybciej zaczniesz zdawać sobie sprawę, że ty jesteś panem swojego losu i czy będziesz płakać w wieku 65 latach w pracy jako ochroniarz, bo musisz dorabiać, bo myślałeś, że dostaniesz 4000 emerytury, a cię wycyckali i dostałeś 900, a przez ostatnie 30 lat nie robiłeś nic, żeby to zmienić, tylko narzekałeś, jak to ciężko jest w pracy, a po pracy siedziałeś i piłeś piwko, oglądając telewizję, zamiast dodatkowo coś wymyślić, sorry, no tutaj nie ma wytłumaczenia. Tak jak Renia pisze, ludzie nie lubią wychodzić ze strefy komfortu i siedzą sobie w znanym środku i stresie. To prawda, ale tu mi się podoba Justyna Pająk w punkt. Czy czuję, że mówicie o moim życiu. Ostatnie 2 tygodnie ciężkie w pracy, moje wysiłki i piękne życie się zatrzymało, pomimo stosowania wszystkich zasad, o których mówicie. Poziom cukru poszedł w górę i tabletki trzeba było wziąć, waga nie spada. A było pięknie, koszmar, samą prawdę mówicie. Jolanta, trzymamy za ciebie kciuki. Pamiętaj właśnie, że to nie wyścig, tylko długoterminowa walka, walka o piękne życie. Co tam masz dalej? No i witamy wszystkich nowych. Jest nas, słuchajcie, ponad 1500 osób. Witamy serdecznie was. No i cieszymy się, że tak licznie gromadzicie się wokół tego, co mówimy, wokół tworzycie super społeczność. Dzisiaj rozmawialiśmy na ten temat, jak fajnie i jesteśmy dumni z tego zaangażowania, które widzimy wśród osób, które nas obserwują, bo wiecie, happy mnie liże. To fajne, że temat, o którym mówimy, jest tematem, który pomaga w jakiśkolwiek sposób i to widać i odzwierciedla to wasze komentarze i reakcje. To co, lecimy dalej. Tak jest, Marteczka Bielaska, masz rację, tu chodzi o kortyzol, czyli ten hormon stresu, on zblokuje wszystko, on powoduje insulinooporność, on powoduje zwiększony poziom hormonu greliny, który spowoduje, że jak jesteście zestresowani, niewyspani, w złej relacji, ciągle będziecie głodni, więc to spowoduje, że uruchamiacie proces uzależniania się od wysokowęglowodanowych posiłków, zwłaszcza tych przetworzonych. Ostatnie, i to będzie niespodzianka dla wielu osób, trzecim punktem, który jest jednym z najczęściej blokujących zdrowe chudnięcie, jest zbyt częsta i zbyt intensywna aktywność fizyczna.
Kto myślał, że to może być problem, bo żyjemy w świecie, kiedy od wielu lat przekonują nas, że im więcej, tym lepiej, bo przecież aktywność fizyczną wielu tych mądrych w cudzysłowie trenerów i trenerek kojarzy tylko i wyłącznie ze spalaniem kalorii, no bo przecież słuchajcie, zaraz tracimy. TikTok już się żegnamy, z TikToka przechodźcie na Facebooka, bo tutaj się wyłączy telefon za 20 sekund. To wyłącz z TikToka. I chodźcie na Facebooka. Także sorki, ale chodźcie na Facebooka. Jeszcze Justyna 003, napisz na kontakt @braciarodzeń.pl z TikToka, dostaniesz dostęp do Bertimu. Wracając do aktywności fizycznej, no żyjemy w świecie, którym kazano wam po pierwsze jeść mniej, czyli być w deficycie kalorycznym, po drugie skakać, zarąbywać się dosłownie w siłowniach, zarąbywać się na różnego rodzaju zumbo, imprezach, strągach i tak dalej, nie patrząc na to, że tak naprawdę wy powinniście najpierw wytworzyć nową relację z sobą, ze światem, z bliskimi, z jedzeniem, ze snem i tak dalej. No i to doprowadziło tylko do tego, że nawet jeżeli weszliście w ten deficyt kaloryczny i schudliście, czyli zrzuciliście kilka kilogramów, to ta aktywność fizyczna potrafi wywalić poziom glukozy nawet do 180-190, dlatego że no, jeżeli przekroczymy pewien próg akcji serca i wejdziemy na ten poziom zależny od glukozy, no to wątroba wyrzuca potężną ilość glukozy do krwiobiegu, a to powoduje u osoby insulinopornej zblokowanie z lipolizą na ładne parę godzin. A Maciek napiszcie, pisze, napiszcie no. tylko, przepraszam cię, napiszcie tylko, jakie jest wasze doświadczenia z aktywnością fizyczną. Czy faktycznie nie jest tak w wielu przypadkach, że zaczęliście zamiast ćwiczyć, to po prostu spacerować dla relaksu, zamiast pajacować i skakać do muzyki, po prostu ćwiczyć oporowo 2 razy w tygodniu i okazało się, że to wystarczy? Napiszcie, jakie jest wasze podejście do sportu. A Marcin pisze, ponad 800 osób ogląda, ponad 1700 już, bo my tu mamy też inne statystyki, tylko 300 kciuków, ogarnijcie się, powtarzam słowa Marcina, ogarnijcie się i walnijcie tam w jakiegoś kciuka przecież, no. To prawda. Dobry wieczór, Łukasz H. Dawaj jakieś komentarze, bo 3 rzeczy już, słuchajcie, Kasia, dzięki mamy przyjaciółce trafiłam na was, bracia, z wielką rezerwą. Podeszłam, jest 2 tygodnie, cukier spadł, waga spada, jest moc, dzięki. Fajnie, Kasia, i to jest to, co piszesz, jest normalne. Normalny jest brak zaufania na początku. My też, no ty też pewnie, ja nikomu nie ufam, kto mi coś podeśle, bo sam muszę sprawdzić i najpierw ta osoba musi trafić do mnie. Często jest tak, że osoby, które gdzieś tam oglądają to, co tutaj się dzieje, mimo, wiecie, tych komentarzy, mimo potwierdzeń i tak dalej, no musisz tą trafić na swój przekaz, musisz tą klapkę gdzieś odpalić i czasami to trwa nawet rok, półtora, nawet dłużej. Tak, to prawda, Regina, są takie sytuacje, kiedy za mało się je. Jeżeli za mało zjesz, nawet na keto, to twój organizm może ci dać znać, że no zacznie zwalniać podstawową przemianę materii i to możesz odczuwać faktycznie jako zwolnienie metabolizmu. Także nie doprowadzajmy do tego. Pamiętajmy, styl życia niskowęglowodanowy to nie jest niejedzenie, tylko to jest zdrowe niejedzenie, czyli dostarczanie odpowiedniej ilości kalorii, ale z jedzenia wyżej energetycznego, czyli bogatszego w białko, minerały. No musimy to robić, słuchajcie, z głową. Czy to Gregor? Greg BFI. Cześć chłopaki, pozdrawiamy Gregora. Nie. Nie. Bo już myśleliśmy, że tu chodzi o Gregora, redaktora. Z redaktora. Słuchajcie, no to w takim razie tutaj pozdrawiamy. Mam 60 lat, przeszłam na emeryturę i teraz dopiero z wami przechodzę metamorfozę. Pozdrawiam Krystyna Opyrchał. Pozdrawiamy cię, Krystyna. Monika, miło nam, że uwielbia nas słuchać. I teraz tak. Aha, no skoro już cię tutaj, Agnieszka, wystrzeliłem. Agnieszka, szef wrzyk, mój kortyzol strasznie się podniesie, jak znowu się nie dostanę do Bertimu. Dostaniesz się, napisz na kontakt @braciarodzeń.pl, ale za udostępnienie oczywiście, ale nie bierzcie nas tutaj w ten sposób pod włos, bo nie jesteśmy w stanie wszystkim obniżyć kortyzolu w ten sposób. Dobra, no to słuchajcie, zadawajcie pytania. Odpowiadajmy na parę pytań. A i korzystając z okazji, że jest nas 1700 osób, a co?
Przecież zorganizowaliśmy te warsztaty dla Was, dlatego zapraszamy w sobotę o 13:00 warsztaty live. Nie musicie być na żywo, jeżeli macie nie po drodze, to my te warsztaty, tą konferencję montujemy i z materiałami wysyłamy na maila kilka dni po, także zapraszamy jeszcze raz serdecznie. A, to prawda. W opisie jest link, przez który możecie dołączyć na warsztaty, będzie nam miło, chodźcie, chodźcie, chodźcie. I teraz ważna rzecz, bo do 12 jeszcze mamy tak, jeden CGM będzie wylosowany wśród osób, które wykupią warsztaty i trzy dodatkowe jeszcze pomiary keto do Keto Optium Xidoneo. To wylosujemy, czy wybierzemy wśród osób, które do 12 zabiorą. O 12 cena wzrasta do 450, to na 100%, więc jak nie tylko teraz, albo później przepłacić, ale to po co? Pozdrawiamy Dortmund oczywiście, pozdrawiamy i tutaj są komentarze odnośnie siłowni. Tak jest. Rzeczywiście, tak, no taki jest świat. To jest jak w tym, to jest to, trenowałam na siłowni 4 miesiące, straciłam 4 miesiące, tak jak ktoś, takie są memy, że byłam na diecie 4 miesiące, straciłam 4 miesiące, nie, to tego typu. Migreny, słuchajcie, Aneta, coraz więcej badań klinicznych, coraz mniejsze, większe dowody na to, że w migrenach styl niskowęglowodanowy czy styl keto jak najbardziej pomaga. Tutaj ja bym w ogóle nie pytał, tylko bym zaczynał. No, pytać możesz tak. Oczywiście. No Ania i Stasicka, powiedz. O, Ania, tak, mów. Dokładnie, sama kiedyś pamiętam, jak po 10-godzinnej pracy przychodziłam i ćwiczyłam chodakowską albo na orbitreku godzinę machania. O Boże, jaki człowiek był głupi. No tak, ale też ja się nie dziwię, no bo czasy takie są po prostu. Wiecie, te duże firmy, czy sprzedające odzież sportową, czy różnego rodzaju karnety, no to jest content marketing generalnie. I pomijając fakt, że aktywność fizyczna typu spacery, jak Anna pisze, jest super, no bo przecież trzeba się ruszać, rozciągać, czy yoga, ale generalnie świat próbuje nam wmówić, że codziennie najlepiej, żeby biegać, że codziennie najlepiej, żeby chodzić na siłownię, żeby codziennie robić zumbę i tak dalej, bo trzeba spalać kalorie. No właśnie nie. Tak, to jest tak, ja myślę, że wiele, wiele starych przekonań, czy ten cały świat, jak ty mówisz, próbuje nas zrobić trochę w babuko, bo przy pomocy dietetyków próbuje nas oderwać od w ogóle zastanawiania się nad własnymi potrzebami. Przy pomocy trenerów próbuje nam wcisnąć kity takie, że tak naprawdę spacer nic nie znaczy, że najważniejsze jest to, że mają cię mięśnie boleć, że masz mieć krzyk nad głową i tego trenera bez niego i nagle lądujesz pół roku w nowym mieście, bo na przykład jedziesz na delegację bez tego trenera i okazuje się, że żadnych efektów nie ma i nagle tyjesz jak z powrotem, bo odchudziłaś się w zły sposób, bo nie nauczyłaś się nowej relacji do jedzenia, bo nie zmieniłaś sposobu jedzenia, tylko cały czas to było jakieś takie żyłowanie po prostu na granicy wytrzymałości. No kto normalny jest w stanie wytrzymać 7 dni w tygodniu po godzinę intensywnego treningu bez tego czasu na regenerację, bez czasu na przebudowę mięśni? No jeżeli ktoś wam powtarza, że ćwiczenie jest po to, żeby spalać kalorie, to oczywiście, że ja bym cały czas ćwiczył, ja bym spalał te kalorie, tylko o to chodzi, że to nie działa w ten sposób, słuchajcie, no nie róbcie z ludzi beznamiętnych, niemyślących półgłówków, tylko zacznijmy podchodzić do tego tak, jak mówi nauka, czyli przede wszystkim trzeba zmienić relacje do jedzenia, tutaj są te węglowodany, relacje, a dopiero później wziąć się za aktywność, ale jako ten element, który pozwoli ci utrzymać długoterminowo ten styl życia, bo obniżysz napięcie, bo obniżysz kortyzol, bo nauczysz się radzić sobie ze stresującymi sytuacjami, bo umówisz się z koleżanką, bo umówisz się z kolegą na ten spacer, że pójdziesz z psem, popatrzysz na fajne widoki, no po to jest ta aktywność fizyczna, a dwa razy w tygodniu poćwiczysz sobie oporowo po to, żeby dbać o tkankę mięśniową, która jest niezbędna do długiego i zdrowego życia. Otyłość to jest brak tkanki mięśniowej. Pamiętajcie o tym i to pozwoli wam, żeby mądrze ćwiczyć i mądrze podchodzić do tego, co mówimy. No tak, a ja korzystając z okazji chciałem powiedzieć, że luty ogłaszamy miesiącem dla cukrzyków typu 2.
przypominamy Wam, jeżeli macie w rodzinie lub wśród przyjaciół lub wśród znajomych kogoś, kto ma i choruje na cukrzycę typu 2 lub rozpoznano u niego stan przedcukrzycowy, to miesiąc luty będzie idealnym miesiącem, żeby nas obserwować dodatkowo, bo tak, stwierdziliśmy, że trzeba coś z tym zrobić, brakuje takiej konkretnej informacji dla cukrzyków, dlatego będziemy głównie o tym mówić na wszystkich naszych kanałach. Cukrzyca i stan przedcukrzycowy to jest prawdziwa plaga, a zalecenia, które się daje cukrzycom, to jest prawdziwa patologia. Dlatego my musimy się za to wziąć, dlatego że im częściej i więcej osób z cukrzycą usłyszy o prawdziwych, zgodnych z nauką zaleceniach, które mają potencjał wycofania cukrzycy i stanu przedcukrzycowego, tym świat będzie lepszy, zdrowszy i więcej zadowolonych osób i mniej tabletku będzie się dawać beznamiętnie i będzie mniej osób będzie słyszało te zalecenia: jedz częściej małymi posiłkami, nie zapominaj o węglowodanach. To tak jakby połóż się do trumny, obłóż glebą i zacznij przybijać sobie gwoździe do tej trumny. A co w tym złego? Bo i tak umrzesz. No słuchajcie, no trzeba to zmienić. Kiedyś pod okiem dietetyka waga skakała, ja zatrzymałam się na 4-5 razy w tygodniu na treningach. 7 miesięcy z Wami, 2 razy w tygodniu trening i 12 kilo w dół. To jest ten trzeci punkt, o którym mówimy. Z treningami też można przegiąć. Właściwie uważam, że wiele osób przegina, traktuje treningi w niewłaściwy sposób. Od wiosny do jesieni z mężem jeździmy na rowerach. Polecamy. No to jest to, oczywiście. Tutaj czekamy na luty. Dokładnie. No i myślę, że tak. Będziemy kończyć. Tak. Będziemy kończyć i pozdrawiamy Was serdecznie i widzimy się, słuchajcie, w sobotę, no bo już nie będzie live'a do tego czasu. Gdzieś tam będziemy na relacjach, ale widzimy się w sobotę o 13 na warsztatach. Kto ma ochotę, zapraszamy. W opisie są szczegóły tej konferencji, zapraszamy bardzo serdecznie, a potem przystępujemy do pracy i zabieramy się za nagrywanie filmów dla cukrzyków, tak jak już powiedziałem, no i wracamy do pisania książki, która już jest w połowie napisana, to będzie naprawdę praktycznie fajna książka, zresztą Wy to ocenicie i wracamy znowu na tory, bo ten okres przygotowania do warsztatów, do konferencji jest intensywnym czasem, dlatego sobota konferencja, wspomnienia, wyciągniemy wnioski z błędów, które ewentualnie tam popełnimy. Zresztą Wy nam o nich powiecie na pewno, bo to jest dla nas ważne i zabieramy się za robotę kolejne miesiące. Fajnie Klaudia napisałaś, trzeba przestać stawiać na jedzenie na pierwszym miejscu, za bardzo się skupiamy na jedzeniu, szkoda czasu. No my to nazywamy, że trzeba się odkręcić od jedzenia, jedzenie ma być dla ludzi, a nie ludzie dla jedzenia i o to właśnie chodzi. No to co? Słuchajcie, ile te warsztaty kosztują dzisiaj? 290, a o 12 w nocy będą po 450. I tak jak mówiliśmy, linki będą wysyłane 2-3 dni po zmontowaniu wszystkiego w jedną całość. Trzymajcie się. Pa.